Nazywam się Kacper Ziemiński i jestem współwłaścicielem firmy Fagus w Sępólnie Krajeńskim. Znajdujemy się na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Zajmujemy się produkcją mebli w całości wykonanych z drewna litego. Głównie to jest drewno dębowe oraz bukowe. Bardzo dużo ludzi w ogóle nam nie dowierza, że można zrobić tak ładne, tak nowoczesne rzeczy z drewna litego. Produkujemy meble do sypialni, produkujemy meble do pokojów dziennych i do jadalni. Nasza rodzina pracuje od lat w przemyśle drzewnym, a całość zapoczątkowali nasi dziadkowie. Razem z bratem zaczynaliśmy od bardzo podstawowych rzeczy w tym zakładzie, od sprzątania do montażu tych mebli. Nazywam się Mateusz Ziemiński, skończyłem technologię drewna w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Wraz z moim bratem od 2013 roku prowadzimy działalność gospodarczą. Dużo zainwestowaliśmy w ostatnim czasie, między innymi nasz nowy trak Wood-Mizera. Z firmą Wood-Mizer współpracujemy już od dawien dawna. Pierwszą maszynę kupił nasz dziadek, następnie nasz tata, a aktualnie kupiliśmy trak WB2000 i jest to nasza czwarta maszyna w naszym zakładzie. Pierwszą maszyną niezbędną do rozpoczęcia produkcji jest trak taśmowy. Zdecydowaliśmy się w tym momencie na zakup Wood-Mizera WB2000. Rozwiązania, które zostały zaproponowane przez inżynierów firmy Wood-Mizer, zaowocowały wzrostem wydajności całego procesu, a co najważniejsze, zmniejszeniem naddatków do kolejnych procesów produkcyjnych. Przy zakupie maszyny zdecydowaliśmy się dodatkowo zakupić dwa stoły sortujące, przez co możemy lepiej klasyfikować nasz materiał. Pracując wcześniej na maszynie WM3000, a obecnie na WB2000, widzimy wzrost wydajności o 10-15%. Konstrukcja maszyny jak najbardziej odpowiada naszym wymaganiom, ponieważ kłody są wielkie, ciężkie. Ten trak sobie z łatwością z nimi radzi, więc spełnia w 100% nasze oczekiwania.